11 listopada na Wileńszczyźnie zawsze jest okazją do refleksji nad polskością i dzisiaj porozmawiamy o tym z naszym gościem. A zaczynamy od wydarzeń, które były swoistym wstępem do tego święta, jak jubileuszowy koncert Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, czy doroczny konkurs Polski Młodzieży Szkolnej na Litwie Najlepsza Szkoła, Najlepszy Nauczyciel. Walenty Wojnilo, zapraszam do Wilnoteki. Jubileuszowym koncertem w Wilnie, dedykowanym zbliżającej się 104. rocznicy niepodległości Polski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie rozpoczęła obchody 30-lecia swojej działalności. Litwa to jest to miejsce na mapie naszego statutowego zakresu działalności, gdzie bywamy najczęściej, gdzie od 30 lat Fundacja zrealizowała najwięcej projektów, gdzie ma najwięcej partnerów, różnych organizacji, przyjaciół i ludzi wspierających, wolontariuszy wspierających naszą działalność. To wydaje się, że jest to miejsce adekwatne do skali naszej działalności i Wilno jest miastem szczególnym na tej historycznej mapie Polski, związanych z naszą kulturą i historią i jest dla Polaków miastem wyjątkowym. W jednej z najnowszych sal Wilna pod batutą Rafała Jackiewicza wystąpiła Polska Orkiestra Symfoniczna Juventus imienia Jerzego Semkowa. Była to okazja do spotkania ze wszystkimi przyjaciółmi i beneficjentami fundacji, jak też promocja młodych artystów z Wileńszczyzny. Mam mnóstwo pomysłów, ale nie mam środków na ich realizowanie. Właśnie jak się zapoznaliśmy z fundacją, jak nawiązaliśmy kontakt, po prostu te wszystkie pomysły możemy zrealizować, bo w tym roku mieliśmy i warsztaty dla młodzieży, które leżały w szufladzie chyba 6 lat. Ten koncert też to nie jest przemyślany rok temu czy pół roku temu, więc to też długo leżało. Polskie pieśni patriotyczne i narodowe zabrzmiały w całkiem nowej aranżacji, a partie wokalne wykonali wilnianka Ewelina Saszenko i Krzysztof Iwaneczko, także po części Wilniuk. Jest to też o tyle fascynujące, ponieważ jedna część mojej rodziny pochodzi właśnie stąd, z Wilna, czyli mój pradziadek, a moja prababcia z kolei pochodzi z Brodów pod Lwowem. Tak więc mam bardzo kresowe korzenie i jest to poniekąd odkrywanie własnej tożsamości, a także tożsamości narodowej. Oczywiście, to jest Polska, to jest nasze, wiesz, tradycje i tak dalej, ale dla mnie pieśń patriotyczna to jest taka pieśń rodzinna, więc dla mnie to jest zawsze takie miłe i przyjemne. Na jubileusz przyjechało do Wilna nie tylko liczne grono pracowników fundacji, ale też jej partnerzy z Dyneburga, czyli dawnych infant polskich. Od lat wspólnie z fundacją realizujący różne inicjatywy na rzecz polskiej społeczności na Lotwie. Robimy program telewizyjny, prowadzimy portal, wydajemy czasopismo i w tym wszystkim nas wspiera Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Dokonała takich inwestycji w renowację, elewację Domu Polskiego w Dyneburgu. W tym tygodniu fundacja zaprosiła rodaków z różnych stron świata na historyczne wydarzenie, które już wkrótce odbędzie się w Warszawie. Przygotowujemy się do głównych naszych projektów tegorocznych związanych z przywiezieniem szczątków doczesnych prezydentów RP na uchodźstwie z Wielkiej Brytanii do Polski i ze złożeniem ich w uroczysty, taki ceremonialny sposób do sarkofagów w Panteonie Prezydentów RP, który będzie otwarty 12 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie. I realizujemy dalej naszą statutową działalność. Ja przypomnę, że ona w tym roku właśnie z okazji 30-lecia została bardzo poszerzona, bo działamy już nie tylko na wschodzie i nie tylko na Zaolziu i nie tylko na tym dawnym posowieckim obszarze, ale działamy na całym świecie. Redakcja Wilnoteki życzy dostojnej jubilatce 100 lat równie aktywnej i owocnej działalności oraz kolejnych pomysłów na rzecz promocji polskości na całym świecie. Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel. To doroczny konkurs organizowany przez Polską Macierz Szkolną na Litwie, by wyłonić i nagrodzić tych najlepszych w polskim szkolnictwie na Wileńszczyźnie. O wyborze najlepszej szkoły decyduje aż 17 kryteriów. Tym razem wśród szkół Wilna zwyciężyło po raz kolejny gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II. Zaś poza Wilnem najlepiej wypadły gimnazje w Niemęczynie, Białej Wadze i Mickunach. Co decyduje o sukcesie? Zaangażowana kadra pedagogiczna, która ma sposoby do motywacji
naszych uczniów. Chęć naszych uczniów na dalsze studia, dlatego że mamy dosyć wysoki wskaźnik wstępowania na studia, ponad 83%. To wszystko składa się na to, że no, utrzymujemy miano już po raz piąty. Nagrody dla tych naj wręczono już po raz 28. Z propozycją motywującej konkurencji wystąpił przed laty konsul RP na Litwie Dobiesław Rzemieniewski. A żeby można było wyróżnić na tle wszystkich szkół i inne szkoły, które no, pokażą się rzeczywiście lepiej. Obok najlepszych szkół średnich wybrano też najlepsze podstawówki. Zwyciężyło progimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie oraz szerokie grono najlepszych nauczycieli różnych przedmiotów. Tu lista była długa, bo aż 85 osób. Zdecydowanie mniejsze było grono odznaczonych przez ministra edukacji i nauki RP medalami Komisji Edukacji Narodowej. Za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej oświaty na Litwie wyróżniono 16 pedagogów. To wyróżnienie jest podsumowaniem ponad 30 lat pracy w szkole. To zaszczyt, duma, że pracuję jako nauczyciel. Zauważono, że się staramy, że pracujemy. Współpraca z rodzicami to naprawdę jest bardzo istotne i bardzo ważne. A zachęcę do jeszcze lepszych wyników, do jeszcze większych starań. Każdy nauczyciel mógłby medal ten otrzymywać, który pracuje w polskiej szkole, dlatego że troszczy się o te dzieci, o ten język, o te tradycje, o tę mentalność. Uroczysta gala, dyplomy i nagrody. To tylko symboliczne dziękuję dla tych silaczek i silaczy, którzy kształcą kolejne pokolenia Polaków na Litwie, dając im nie tylko wiedzę, wychowanie, ale i umocniając polską tożsamość. Dla rodziców to cenna wskazówka przy wyborze szkoły, dla kierowników placówek weryfikacja ich pracy. Podtrzymuje nas wszystkich na duchu, jakby to upewnia, że naprawdę jesteśmy dobrzy, że wykonujemy swoją pracę fachowo. W oczach rodziców też, przecież jest wszędzie głośno o tym, prawda? W mediach polskich my też na stronę udajemy. Każdy o tym rozmawia. Cieszymy się z tego, zawsze tym się chwalimy. Naprawdę to takie podbudowuje nas. Gościem Wilnoteki jest dziś Adam Blaszkiewicz, dyrektor najlepszej polskiej szkoły na Litwie, polskiej szkoły średniej, już trzeci rok rzędu chyba. Panie Adamie, jak panu to się udaje? Jaka jest recepta na to bycie najlepszą polską szkołą? Od początku założenia szkoły średniej imienia Jana Pawła II był taki warunek, że na pierwszym miejscu jest lekcja. Tego nie zapomnieliśmy dotychczas i staramy się, żeby te lekcje odbywały się, żeby te lekcje były na dobrym poziomie. I ci, którzy pracują ze mną od początku szkoły, no to tych nie trzeba przekonywać, że musimy pracować dobrze. Niestety coraz więcej takich, szczególnie mieszanych rodzin polskich na Wileńszczyźnie, wysyła swoje dzieci do szkół litewskich, tych elitarnych, szczególnie jak liceus, jak jezuici, z myślą, że tam będzie lepiej. Czy faktycznie najlepsza polska szkoła na Litwie jest gorsza od najlepszych szkół litewskich? Te najlepsze szkoły prowadzą nabór dzieci. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że do naszego gimnazjum trafiają tylko ci, którzy mają średnie 9,5, czy przynajmniej 9, no to wtedy możemy porównywać się z tymi szkołami. Natomiast gimnazjum Jana Pawła II, pomimo tej famy, którą mamy, przyjmuje wszystkich. Nie wszyscy, co prawda, z nami wytrzymują te 4 lata, ale przyjmujemy wszystkich. Przed nami 11 listopada. Czy dla młodych Polaków na Litwie to ważne święto? Jak obchodzicie na przykład to święto u was w szkole? Ja myślę, że to powinno być ważne święto. Mamy różne ciekawe akcje. Na przykład będziemy na biało-czerwono w ten dzień. Jest to takie zaproszenie. Ubrać w odpowiednich kolorach. Będziemy mieli akademię uroczystą i w tym roku będziemy sadzali dąb pamięci poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. I mam nadzieję, że będziemy gościli też jego córkę. Czy młodzież polska, pana zdaniem, na Litwie jest patriotyczna? Jeżeli tak, to są to patrioci polscy czy litewscy? Ja myślę, że to pytanie musimy zadać każdy w swojej rodzinie. Czy wychowujemy w duchu patriotycznym, dlatego że szkoła może nie zepsuć tego, co robi rodzina. I staramy się, jasna rzecz, w każdej szkole, żeby młodzież czułaby się Polakami i była dumna z tego faktu. Ale to przychodzi z rodziny. Czyli co, szkoła nie nauczy bycia Polakiem? Może, ale jeżeli nie ma pomocy rodziny, to raczej wtedy
młodzież jest trochę zagubiona, dlatego że ten przykład, ten patriotyzm musi wychodzić od rodziny. I jak obserwujemy, że na imprezy, na polskie święta narodowe przychodzą rodziny, możemy być spokojni, że młodzież będzie wychowywana w duchu patriotycznym i będą dumni z tego, że są Polakami i znajdą miejsce w społeczeństwie litewskim. Dlatego, że ten, który nie wie, kim jest, no to nie stanie się raptem Litwinem, bądź no nie ma czegoś takiego jak człowiek, że tak, globu ziemskiego, prawda? Trzeba mieć swoje korzenie. A co zrobić, żeby ta polskość byłaby dla młodzieży atrakcyjna, żeby chcieli być Polakami? To, co robimy, to jest dość wystarczające, dlatego że bardzo wiele wysiłku przecież wkłada społeczność polska w zachowanie właśnie tej tradycji, w zachowanie, w rozwijanie takich rzeczy jak teatr, na przykład jak harcerstwo, prawda? I do tego trzeba tylko się zaangażować, dlatego że nic łatwo nie przychodzi. I tu już na chwilę przerywamy naszą rozmowę, by widzów audycji telewizyjnej zaprosić na drugą część rozmowy do internetu. Adresy internetowe, jak zwykle, widzicie Państwo u dołu ekranu. Tegoroczną wędrówkę po ziemi solecznickiej wieńczą Taboryszki, historyczna wieś u źródeł Mereczanki, która znalazła się na samej granicy litewsko-białoruskiej. Nazwę zawdzięcza rodzinie Taborów, a jej dumą jest jeden z najstarszych na Litwie kościołów drewnianych pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Z rodu Taborów ziemie były przejęte przez Sapiehów, a od Sapiehów ziemię kupił Michał Skarbek Warzyński. Osoba głęboko wierząca, wybudował, okazali kościół, bogato wyposażył. W budownictwie jest istotne to, że on zbudowany bez gwoździ, jedynie na mocowaniach drewnianych, na tak zwanych sztyftach drewnianych. Bogactwem Taboryszek są jednak ludzie. Zaczynając od biskupa wileńskiego Olbrachta Tabora, o którym w kronikach pisze się, że był to szlachcic narodu litewskiego, ale Polak. W trudnych latach I wojny światowej jako wikariusz rozpoczął tu swą kapłańską drogę błogosławiony Michał Sopoćko. A na naszych ziemiach założył ponad 10 szkół początkowych w okolicznych wsiach. Zauważył, że tą miejscową ludność należy nauczyć. To były szkoły początkowe. Jeszcze do dzisiaj dnia mieszkańcy starsi pamiętają, że w szkołach tych pracowali nauczyciele, przyjeżdżali z Warszawy. Najbardziej jednak rozsławiła Taboryszki Anna Krepsztul. Najsłynniejsza chyba malarka ludowa Wieleńszczyzny, od młodych lat przykuta do wózka. Nazywano ją nadworną malarką pani Ostrobramskiej. Przychodzić do pani Ani to było jak święto jakieś. Bardzo zapamiętałam ten zapach, zapach farb, pieczywa. I naprawdę pachniało miłością, ponieważ zawsze była życzliwa, uśmiechnięta. Często pomagałam dla niej trochę tam po domu, ale najczęściej ona sprawiała się sama. I bardzo mi podobało się stać i patrzeć, jak pani Ania maluje, jak ona tworzy swoje obrazy. W budynku byłej szkoły od lat działa Izba Pamięci Anny Krepsztul. Można tu nie tylko zapoznać się z jej malarstwem, ale i zobaczyć warunki, w jakich tworzyła. Dzień dobry widzom Biblioteki. Pytałem o imię i nazwisko rektora Uniwersytetu Stefana Batorego, który celebrował uroczystość inauguracji roku akademickiego w 1922 roku, a właśnie mija setna rocznica tejże uroczystości. Chodziło o Alfonsa Parczewskiego, pochodzącego z Wielkopolski, wybitnego prawnika, profesora prawa, polityka, a także działacza społecznego. Wszystkim, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi, serdecznie gratuluję. Każdy z miłośników Wilna spotkał się zapewne z informacją, iż obraz matki Ostrobramskiej jest jednocześnie wizerunkiem królowej Barbary Radziwiłłównej, która miała pozować do tegoż obrazu. W świetle badań naukowych owa romantyczna wersja powinna mieć oczywiście uzasadnienie. Proszę odpowiedzieć tak lub nie, czy faktycznie matka Ostrobramska i Barbara Radziwiłłówna to ta sama osoba, która została uwieczniona na obrazie znajdującym się w kaplicy. Serdecznie zapraszam do udzielania odpowiedzi na adres info@wilnoteka.pl. Dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony kwadrans. A widzom na Wileńszczyźnie przypomnę jeszcze, że już w najbliższą sobotę w Ostrej Bramie rozpoczyna się największe doroczne święto Odpust Opieki Matki Miłosierdzia. W naszych audycjach opowiemy oczywiście o tym święcie, a więc do zobaczenia już za tydzień w kolejnej Wilnotece.